Pewien władca Persji był wielkim miłośnikiem nauk. Zewsząd zbierał dla swej biblioteki uczone dzieła, które wszędzie miały mu towarzyszyć. Urósł z nich jednak z czasem zbyt wielki ciężar. Polecił więc mężom uczonym całą mądrość zebranych dzieł streścić w takiej ilości tomów, aby jeden wielbłąd mógł je wygodnie nosić. Gdy jednak z biegiem czasu i to okazało się za uciążliwe, zmniejszono ilość ksiąg do jednej, a w końcu i tę jedną streszczono w tym jednym tylko podstawowym prawidle życia. Tę zasadę mądrości życiowej mógł książę już wszędzie mieć przy sobie bez trudu i niewygody. Oto w tym dziełku leży przed nami cała umiejętność życia duchowego, uproszczona i sprowadzona do trzech podstawowych praktyk. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje książkę ojca Maurycego Meschlera Trzy podstawy życia duchowego. Książka dostępna w księgarni na jej głowie.pl. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje cykl Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na Piśmie Świętym, i na niezawodnych świadectwach. Przykłady te zebrał i opisał ojciec Gregorio Rossignoli z Towarzystwa Jezusowego. Wielebny ojciec Piotr Skarga w Żywotach Świętych pod 11 lutego przytacza z pism wielebnego Bedy pamiętny cud, który się stał w mieście Nordan w Anglii. I tak mówi. Pewien cnotliwy i pobożny mąż imieniem Drychelmus umarł jednego dnia wieczorem, a nazajutrz odżył ku wielkiemu przestrachowi obecnych. Wszyscy od niego uciekli, prócz jego żony, która z bojaźnią odezwała się do niego. Mężu miły, wszakżeś był umarł. Cóż się dzieje z tobą? Tak jest, odpowie Drychelmus ciesząc. Jużem był prawdziwie umarłym, ale mi się jeszcze na ten świat wrócić kazano i czasu do pokuty użyczono. Chcę go odtąd lepiej używać. I poszedł do kościoła, gdzie się cały dzień modlił, a wróciwszy do domu, majętność swoją na trzy części rozdzielił. Jedną dał żonie, drugą dzieciom, trzecią, sobie zostawiwszy, zaraz ubogim rozdał i do klasztoru Mailros zwanego poszedł, gdzie w wielkiej pokucie i świętym żywocie świata tego dokonał. Po jego wielkiej skrusze znać było, że coś dziwnego i strasznego w tym zachwyceniu widział. Na usilne tylko prośby ludziom pobożnym, troskliwym o swe zbawienie, powiadał, co następuje. Gdy dusza moja wyszła z ciała, prowadził mnie jakiś wódz jasny w białych szatach na wschód słońca. Milcząc,
przyszliśmy do jakiegoś głębokiego dołu, gdzie z jednej strony straszne, ogniste wybuchały płomienie, a z drugiej burzliwy padał grad, śnieg i srogie zimno dokuczało. Pełno tam było dusz ludzkich, które gwałtowny wicher unosił z jednej na drugą stronę. Bo gdy gorąca ognia owego znieść nie mogły, uciekały do zimna, a tam, odpoczynku nie znajdując, znowu w ogień wpadały. I tak w owej ustawicznej odmianie srogie cierpiały katusze. Jam sądził, że to było piekło, ale wódz mój powiedział, iż to miejsce tych, którzy spowiedź do śmierci odkładają. W dniu sądnym wszyscy wejdą do nieba. Wiele z nich prędzej przez modlitwę, posty, jałmużny, a szczególnie przez ofiarę mszy świętej bywają wybawione. Gdy mnie anioł prowadził dalej w wielkie ciemności, gdzie tylko białe szaty jego świeciły, ujrzałem straszne płomienie z ziemi, jakby z głębokiej studni buchające i na dół spadające. Na tym miejscu przewodnik mój odszedł, a ja z przerażeniem widzę, że w tych wznoszących się płomieniach dusze ludzkie jako iskry i groch z dymem latają i znowu w przepaść bezdenną wpadają, a swąd okropny nie do zniesienia zaraża to miejsce. Wtem słyszę jakby za sobą wielkie narzekanie i płacz, a przy tym śmiechy, krzyki i bluźnierstwa. I obróciwszy się, poznaje, że czarci dusze płaczące wprowadzają i przez owo okno w przepaść z nimi wpadają. Do mnie też się przybliżać i straszyć mnie srodze poczynają, ale dotknąć się mnie nie śmią. Czekam jakiej pomocy, aż w owych ciemnościach spostrzegam z daleka jakby gwiazdeczkę świecącą, anioła mego, który czarty ode mnie odegnał, mówiąc, iż to jest piekło i wieczne męki, z których grzesznicy potępieni nigdy nie wyjdą. Z owej ciemności wiódł mnie potem na jasność. Szliśmy koło jakiegoś muru, którego długości i wysokości pojąć nie mogłem i nie wiem, jak myśmy na jego szczycie stanęli. Skąd widziałem wielkie i dziwnie wesołe ogrody, łąki. Czułem wonność ziół i kwiatów kwitnących i rozkosze niewypowiedziane. Tak wielka światłość świeciła w tym szczęśliwym kraju, że jasność słoneczna zrównać się z nią nie może. Wiele wesołego ludu tam widziałem, jakby na jakich godach i mniemałem, że to było Królestwo Niebieskie. Ale wódz mój oznajmił, że to nie jest niebo, lecz miejsce tych, którzy z dobrymi uczynkami opuścili ziemię, ale nie są tak doskonałymi, żeby zaraz mogli wejść do chwały wiecznej. Wszakże przy końcu świata na gody niebieskie i do oglądania oblicza Bożego przypuszczeni będą. Szliśmy zatem przez owe wesołe i rozkoszne ogrody. Między lud on młody i kwitnący, na miejsce nierównie większej światłości, gdzie usłyszałem cudne melodie, przesłodkie śpiewanie i wonność niewymowną uczułem, tak, iż ona pierwsza mdłą mi się wydała, jako i światłość maluczką w porównaniu do tego morza światłości. Mniemałem, że tam wejdziemy, ale przewodnik mój stanął i nazad mnie do kraju duchów wesołych przywiódł, mówiąc, że tam niebo, wieczne świętych mieszkanie. A ty, rzekł do mnie, na ziemię jeszcze wrócić masz i jeżeli lepiej postępować będziesz, na to wesołe miejsce przyjdziesz. Wtedy się zasmuciłem bardzo, bo już bym rad tam pozostał, a tymczasem nie wiem, jakim sposobem, jakby ze snu zbudzony, powstałem i żyję jeszcze na tym nędznym świecie. To
opowiada wielebny Beda. Słyszałem od kapłana Hemingila, świątobliwego zakonnika, który sam od owego Drychelma tę opowieść usłyszał i królowi Alfredowi, mężowi wielkiej nauki, widzenie to opowiadał. Drychelmus srogą pokutą, postami, umartwieniem ciało swe dręczył. W zimnie, w rzece po szyję zanurzony, modlił się, póki wytrwać mógł. A spod lodu wyszedłszy, nigdy szat nie odmieniał, póki same nie wyschły. Gdy go spytano, jak tak wielkie zimno znieść może, odpowiadał: większem ja i sroższe męki widział. Tak aż do śmierci pokutował, a wielu ludziom przykładem i słowem do zbawienia pomagał. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Dusze sprawiedliwe, w czyśćcu cierpiące, modliliśmy się przed chwilą za was. Módlcie się więc i wy za nas, umiłowane przez Boga i pewne, że Boga nigdy nie utracicie. Módlcie się za nas, biednych grzeszników, żyjących ustawicznie w niebezpieczeństwie utracenia Boga i unieszczęśliwienia się na wieki. Amen. Prezentowane przykłady pochodzą z książki Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych, autorstwa ojca Gregorio Rossignoliego. Pamiętaj, że największą wartość dla dusz w czyśćcu cierpiących ma zamówiona za nie Msza Święta.